Proszę bardzo. Panie redaktorze, no jeszcze nawiązując do tego uwolnienia gospodarki, czy nie obawia się pan redaktor, bowiem nawet jeśli uwolnimy gospodarkę i osiągniemy wysokie zyski jako państwo, jako przedsiębiorcy, będziemy musieli jednak wrócić ten dług 65 miliardów lub 300 miliardów, bo... Nie widzę żadnego związku między jednym a drugim. Proszę się nie gniewać, ale nie widzę żadnego związku. Te 65 czy tam 300 miliardów to nie jest żaden dług. To nie jest żaden dług. Dług to jest wtedy, kiedy jest zobowiązanie. Polska nie ma żadnego zobowiązania wobec Żydów z tego tytułu. Jeszcze raz powtórzę, żeby była jasność. To jest tak zwane własne mienie bezspadkowe, bezdziedziczne, które we wszystkich państwach, w Stanach Zjednoczonych też, przypada państwu, którego ten zmarły człowiek był obywatelem. Szwajcarskie banki, to była inna sytuacja, była inna historia. Szwajcarskie banki miały tak zwane martwe konta, w których deponowali pieniądze między innymi Żydzi, następnie zamordowani w czasie wojny. I szwajcarskie banki tych kont nie chciały ujawnić. I Stany Zjednoczone rzeczywiście zmusiły rząd szwajcarski, zagroziły rządowi szwajcarskiemu, że jeżeli się będzie upierał nadal, to Stany Zjednoczone zamrożą wszystkie aktywa szwajcarskie na terenie Ameryki i krajów sojuszniczych. No i rząd szwajcarski się ugiął i te konta ujawnił. To jest całkiem inna sytuacja. Tam rzeczywiście coś było, a tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma. Żadnego, wie pan, ani prawnego, ani moralnego, ani żadnego innego, bo niby dlaczego Polska ma płacić za niemieckie zbrodnie? Nie ma ani moralnego nawet, nie ma tu uzasadnienia. Więc akcja Polonii Amerykańskiej w tej chwili na terenie Stanów Zjednoczonych być może doprowadzi do zablokowania tej ustawy numer 1226. No i tyle. To także nie musimy nic. A tak, jeśli chodzi o ten, no to niech każdy sobie samemu odpowie na pytanie, co by wolał. Czy na przykład, jeśli coś produkuje, powiedzmy, ma coś tam jakieś, ten produkuje coś i chce sprzedać, no bo po to produkuje, żeby sprzedał, prawda? To jak by wolał? Czy wolałby taką sytuację, że może sprzedać komu chce i za ile chce? I kiedy chce, i ile chce, czy też, żeby musiał uzyskać pozwolenie kogoś trzeciego, żeby w ogóle mógł sprzedać cokolwiek. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wolnym rynkiem, a w drugim przypadku z rynkiem regulowanym. No i to niech każdy sobie odpowie, co by wolał. Bo ja nie chcę tutaj państwa agitować, ale niech każdy sobie odpowie, co by wolał i co jest rozsądniejsze. A to jest, wie pan, być może, że tak powinniśmy zrobić, albo powinniśmy doprowadzić do strząśnięcia z siebie tych powrozów, które nałożył na nas projekt Mitteleuropa. No to o tyle. A no to dobre pytanie. To dobre pytanie, więc to nie jest prosta sprawa, ale o tym trzeba było myśleć w roku 2003, kiedy było referendum akcesyjne w sprawie Anschlussu. Ja nie ukrywam, że byłem przeciwny temu, ale wtedy była taka argumentacja, że no jak nie przystąpimy do Unii, to co to będzie, Białoruś albo Władywostok i tak dalej. Ja mówiłem, bo tam uczestniczyłem w rozmaitych dyskusjach. Wiem, dlaczego Białoruś, a jeszcze Władywostok? Przecież jest w Europie takie państwo, które do Unii Europejskiej nie należy, bo nie chce. Szwajcaria. No Norwegia, Szwajcaria.
A mówią, a no tak, ale Szwajcaria to jest bogate państwo. I tak. Ja mówię, to prawda, że jest bogate, ale przecież nie dlatego jest bogate, że się gdzieś zapisało i deszcz złota na Szwajcarię spadł, tylko dlatego, że się rządzi rozsądnie. To my też się rządźmy rozsądnie. Nie liczmy na to, że deszcz złota ktoś na nas spuści i znowu będzie jak Zagierka, prawda? Ale no to, ale większość nie chciała w ogóle o tym słyszeć, bo to, a no to Unia dopiero sypnie złotem i dopiero będziemy żyli tu. Panie redaktorze, jedną rzecz pod uwagę. W 1989 roku to był ostatni rok komuny, tak zwany, prawda? Tak się mówi. Oficjalnie, ja mówię oficjalnie. Od 90 roku nastąpił, no jakby, no jest kapitalizm, prawda? Upraszając to. No. W 2003 roku ci ludzie, którzy byli chowani w tym ustroju socjalistycznym, czy on miał pojęcie o tym, co nas będzie czekać? Nie miał pojęcia takiego. Jemu się zdawało, że jak mu się Europę otworzy, to on świat zdojuje Polak. Pojedzie, wszędzie, zarobi, a tutaj będą, nie wiem, płotykiem łaskańca. Proszę pana, powiem panu, że nie zupełnie tak było, jak pan mówi. Tak mogło być jeszcze do końca lat 60., ale przez lata 70. bardzo dużo ludzi na zachód wyjeżdżało na Saksy. Bardzo dużo ludzi. Ja też. I ci ludzie, którzy tam pojechali, to mieli okazję się zorientować, jak tamten system funkcjonuje. Ja, wie pan, pracowałem między innymi jako pikolak w restauracji w Paryżu. No i też miałem takie rozmaite, a to już byłem, wie pan, magister. No i kiedyś szukałem pracy tam. Oczywiście na czarno, bo jak, nie wolno mi było. No i trafiłem na takiego polskiego Żyda. Pana Friedmana. Przede mną on miał taką firmę Pierdalbi, która się zajmowała taką konfekcją, to tak zwane szmates, t-shirty, o takie rzeczy. Ale dosyć rozległy rynek tam miał. No i ja do niego przyszedłem, czy bym tu się u niego nie zatrudnił. A on zorientował się, że po akcencie, że ja nie jestem Francuzem i mówi po polsku do mnie od razu, czy pan ma papiery, powiada. Ja mówię, no nie mam. Oj, to niedobrze. A potem mi zadał pytanie, za które byłem mu wdzięczny do końca życia jego, bo mnie wyprostował mi kręgosłup w jednej chwili. I za drugie pytanie mi postawił, a co pan umie? No, całkiem rozsądne. Pytałem, że chciałem u niego pracować, no on się chciał dowiedzieć, co ja mu mogę sprzedać, prawda, co ja umiem. No ja tak to u mnie zażył. Zastanowiłem się chwilę i powiadam do niego, panie Friedman, ja nic nie umiem. No bo no, nic nie umiałem z takich rzeczy, które jemu były przydatne. Popatrzył na mnie, mówi, to niedobrze, ale pan się nauczy. No i już ja u niego nie pracowałem nigdy, ale ile razy potem byłem w Paryżu, to szedłem do niego, żeby mu powiedzieć bonjour. Tylko za to mu byłem wdzięczny, że mi to pytanie zadał. Od razu mi wywietrzały wszystkie bąbelki z głowy. I jak się przekonałem o tym, jak pracowałem właśnie jako pikolak w restauracji. Zresztą w dobrym towarzystwie, bo z Heleną Majdaniec i z Reną Jarocką, tak, bo to taka knajpa była, gdzie były kabaretowe występy. No i oczywiście oni, a ja to tam, pikolak. No ale takie fajne towarzystwo było tam. No i tam największy ruch to panował w piątek, sobotę, w niedzielę już mniejsza, a w poniedziałek to prawie żadnego nie było. Ja kucharzowi francuskiemu, takiemu, z którym się zaprzyjaźniłem, nauczył mnie gotować różne rzeczy, także... No i mówię do niego, słuchaj, mówię, Claude, bardzo dobrze, dzisiaj prawie, że nie ma klientów. On mówi, ty durniu, przecież jak nie będzie klientów, to cię pierwszego wywalą. No to ja, no tak,
Tak się człowiek uczył funkcjonowania rynku kapitalistycznego. I myślę, że nie byłem tu wyjątkiem, że mnóstwo ludzi, którzy tak właśnie wyjeżdżali od najniższych takich, poznawali ten system, od najniższych stanowisk społecznych, to się nauczyli. Także nie było tak źle całkiem. Nie było tak źle. Co innego było złego, to przypomnę, bo to mało kto pamięta. Entuzjazm większości społeczeństwa polskiego do kapitalizmu, do takiej gospodarki rynkowej był bardzo duży. Za rządów Mazowieckiego, jak Mazowiecki został premierem, prawie 70% ludzi w Polsce było za wolnym rynkiem. A już jak premierem został Jan Krzysztof Bielecki, już tylko 16%. Otóż nie dlatego, że wprowadzano wolny rynek, tylko dlatego, że wprowadzano pod, że tak powiem, przykrywką wolnego rynku, przywracano reglamentację i komunę. To dlatego. I ludziom się wolny rynek zaczął kojarzyć ze złodziejstwem. Ale to z jedno z drugim nie miało nic wspólnego. Ja pamiętam, Państwo pamiętacie plan Balcerowicza? Nie, to tam mniejsza o autorstwo, ale plan Balcerowicza to było kilka ustaw. Między innymi ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych. Stanowiła istotny element planu Balcerowicza. Te ustawy, wszystkie, cały ten plan Balcerowicza, tak, ten pakiet ustaw został uchwalony przez Sejm między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem. Kto ma głowę wtedy do czytania jakichś ustaw? No i tak było, to daleko nie szukając, Gabriel Janowski, który był wtedy senatorem, jak weszła w życie ta ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych, ona weszła w życie 1 stycznia 1990 roku, no i jak zaczęła funkcjonować, to on zaczął protestować. Ja mówię, Gabriel, przecież głosowałeś za tą ustawą. On mówi, no tak, ale nie czytałem. No to tak, to taką mądrością to było wprowadzane. Na czym polegała ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych? Na wprowadzeniu tak zwanej zmiennej stopy oprocentowania kredytu, niezależnej od umowy kredytowej. Jeżeli umowa kredytowa z bankiem opiewała na, powiedzmy, 4% rocznie, to zmienna stopa na 40% miesięcznie. Od razu postawiła wszystkich tych kredytobiorców pod ścianą. A kto był wtedy kredytobiorcą? Ano drobni przedsiębiorcy i bogatsi chłopi, a więc nadzieja na klasę średnią. Tak nomenklatura wyczyściła sobie konkurencję. Balcerowicz za to powinien wisieć. Nie za to, że potem co Leper go oskarżał, że nie chciał poluzować jako prezes Narodowego Banku Polskiego, nie chciał poluzować reguł tam emisji pieniądza. Tu akurat miał rację, natomiast za to powinien wisieć. Bo zapoczątkował taki przepływ, ta ustawa i inne jeszcze regulacje zapoczątkowały przepływ pieniądza od polskich kredytobiorców, a więc właśnie drobnych przedsiębiorców, już wielkich nie było, i tych chłopów bogatszych, bo tak, wprowadzone została ta zmienna stopa oprocentowania kredytów, więc zaczął się drenaż polskich kredytobiorców. Jednocześnie Balcerowicz podniósł oprocentowanie lokat terminowych w bankach komercyjnych do 80 i 100% rocznie i ustabilizował kurs walutowy 9,5 tysiąca złotych za dolara. Co się w rezultacie tych trzech przedsięwzięć stało? Nastąpił przepływ pieniądza od polskich biednych tych kredytobiorców do finansistów ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Oni przyjeżdżali do Polski z dolarami, wymieniali te dolary po kursie 9,5 tysiąca złotych
wkładali to na lokaty terminowe w bankach komercyjnych i po upływie roku niecałego wyjeżdżali z przebiciem 100%, bez żadnego ryzyka. Nigdzie nie można było zrobić takiego interesu jak wtedy w Polsce, nigdzie. Balcerowiczowi chcieli dać Nagrodę Nobla za to, z ekonomii. Ja też bym mu dał. No i w rezultacie, według ostrożnych szacunków, tylko w 90 roku z tej biednej Polski zostało wydrenowane 17 miliardów dolarów. Oto tak. Oto tak.